Łódź, 2 czerwca 2023 roku. Pierwsze paznokcie. Więc albo, to jest ogromna odpowiedzialność, bo jeżeli klientka pierwszy raz do nas trafia, to będzie miała pierwsze wrażenie i albo będzie, o Boże, ale super, idę na paz i będzie chodziła na pazy, albo się tak zrazi, że sama zacznie robić pazy, nie? To jest bardzo ważne. Marzyłam o delikatnych, eleganckich paznokciach na wakacje. Dlatego szukając stylistki, patrzyłam na zdjęcia na profilu, po czym wysłałam inspirację wiadomości z zapytaniem, czy jest szansa wykonać taki kolor. Powiedziała, że nie ma problemu, zapytałam o cenę i czas usługi, uprzedziłam, że mam krótkie, naturalne paznokcie. Cena 120 zł. Uprzedziłaś, że masz krótkie, naturalne paznokcie, ale nie wiemy, czy ty się zapisałaś 120 zł, to chyba raczej mogłoby być krótkie przedłużenie. Trochę tanie, ale też nie wiadomo, nie wiem, jakie są w Łodzi ceny. Trochę tanio jak na przedłużenie, ale mogło to by być krótkie przedłużenie. Czas miał być do godziny. To raczej hybryda. 120 zł i godzina. Raczej hybryda. Więc kurczę, no dobra, nie wiemy, o co tutaj będzie chodziło. Naoglądałam się waszych filmów, więc wiedziałam, na co zwracać uwagę. Na miejscu okazało się, że pilnik papierowy już używany. Puszek zamiast szczoteczki. Reszta okej. Okay. Stylistka bardzo się spieszyła. Zrobiła mi paznokcie w pół godziny. Może nie są tragiczne, ale czuję niesmak. Piszcie klientkom, że będziecie mieć poślizg. No dobra, najwyżej skończysz trochę później. Ale jeżeli masz robić paznokcie klientce, która ma czuć niesmak po wykonanych u ciebie paznokciach albo do wykonanych u ciebie paznokci, no to chyba 15 minut później wyjść z pracy, to chyba się nic nie stanie. Nie wiem, jesteś gdzieś dalej umówiona, no to też piszesz spóźnię się. No twoja wina, no tak sobie pozapisywałaś, tak ten, no dlaczego klientka ma cierpieć? Są takie dziecięce zamiast pięknych, eleganckich. Grube przy wolnym brzegu, nie miała czasu nawet trochę przedłużyć, mimo że uprzedzałam, że mam krótkie. Ale czy ty chciałaś przedłużenie? Na jaką usługę się zapisaliśmy? Musimy bardzo świadomie zapisać się. Masz bardzo krótkie paznokcie. Powiedz stylistce, że masz krótkie, nie podoba mi się kształt mojej naturalnej płytki. Chciałabym, żeby była elegancka, nie takie, bo ja mam takie, nie wiem, okrągłe, nie podobają mi się, chciałabym je wyrównać. Proszę dobrać usługę do tego. Widzi pani, jakie mam paznokcie, wysłałam pani zdjęcie. Ja bym chciałabym takie, o takie, nie? Takie bym chciała. Proszę dobrać usługę, żebym ja takie miała. Ten kształt i ten kolor, o. Nie? No i wtedy stylistka sobie odpowiednią też czas oczywiście zabukuje na te twoje paznokcie. Co chciałam? Nie wiemy, czy tylko kolor chciałaś, ale z tego, co wyczytałam, chciałaś również też wyrównać swoje paznokcie, więc ja bym też tutaj zrobiła, no bo też i nic innego nie zrobimy, żadnego innego kształtu nie zrobimy. Miękki kwadrat, jeżeli chcesz wyrównać paznokcie naturalne klientce, no to z tego nie wyjdzie nic innego jak kwadrat, ostry mniej lub bardziej, ewentualnie czasem idzie pójść w owal, ale też no nie poszalejemy. Tutaj nie ma do wyboru dużo kształtów, tak? Wyrównujemy linie boczne, żeby były równoległe, wyrównujemy powierzchnię paznokcia, robimy manikir i tak dalej. Więc tutaj no, trzeba się z tym liczyć, że albo robimy szablony i lekkie przedłużanie, albo po prostu akrożelem pracujemy, gdzieś tam dolepiamy i od spodu piłujemy. Różne są techniki, musisz sobie ty jako stylistka wybrać swoją ulubioną, najszybszą, najbardziej dla ciebie ekonomiczną, ergonomiczną i najprzyjemniejszą dla ciebie i wtedy dobierasz, co dostałam. No manikir hybrydowy niestety, albo stety, w sumie nie są najgorsze te paznokcie, ale myślę, że ty nie oczekiwałaś tego kształtu, chciałaś, bo tu poszłaś na usługę, żeby po prostu troszeczkę zmienić to, co już masz, a nie tylko nałożyć kolor. No nie jest to wykonane poprawnie. Nie wiemy, jak wyglądały wcześniej paznokcie, na ile tutaj to zostało przepiłowane, bo tu jest jakaś mulda w ogóle. O Jezus, ten manikir, jaki dramat. I to, czy te włoski są pod żelem, czy tam wpadły? Czy po prostu lepka warstwa źle... Wiecie, czasami jak nie domalujemy topem, no wipe, i tutaj wystaje
lakier hybrydowy, a tego dokładnie nie wytrzemy, to tu jest lepka warstwa lakieru hybrydowego i po prostu tam wszystko włazi się do tego przykleja. To po pierwsze, a po drugie, tu masz cały czas przy skórze, na której coś tam było robione, coś frezowane, nieutwardzony produkt. I czasem widać nawet, jak przecierasz na przykład sobie, tu akurat nie, bo ten kolor jakoś dużo pigmentu nie ma, ale czerwony. Czerwony kolor. I jak przecierasz patyczkiem czy cleanerem i widać, że ten wacik jest aż czerwony, to znaczy, że nie został dojechany top do granicy, gdzie był kolor, że po prostu ta lepka warstwa została zmyta. Nie daj Boże, ktoś to zrobił patyczkiem z oliwką, nie? Zamiast cleanerem. I na tym waciku, na tym ciczku jest kolor. To znaczy, że tam była lepka warstwa, czyli nieutwardzony produkt jeszcze. Więc nie zostało to doczyszczone do porządku. Chciałam dodać, że paznokcie płatami odpadły po tygodniu. Mimo, że krótkie, to zahaczały się i dwa nadłamały. Chciałam też dodać zdjęcie naturalnych, które uważam za dużo bardziej estetyczne, ale jest już wyłączona możliwość komentowania. Oj, kurde, szkoda. Szkoda, 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 szkoda. Kurczę, no nie widać tutaj za bardzo. Ale no nie jest to dobrze wykonane. Nie jest to dobrze wykonane. Moim zdaniem kolor też nie jest dobrany, bo ten tutaj beż wchodzi w róż, a tu mamy taki żółty, żółto-brzoskwiniowy kolor. Więc moim zdaniem i kolor nie jest dobrze dobrany do płytki paznokciowej i źle to jest wykonane. Ja bym tutaj nadbudowała troszeczkę paznokcie jakimś akrylożelem, myślę. Albo po prostu żelem. Szablon dobudować, linie boczne. Troszeczkę przedłużyć, żeby to też miało ręce i nogi, żeby się to utrzymało na tych paznokciach. Więc trochę dobudować, tu trochę dopiłować i by było super. I ja bym tego w życiu nie zrobiła tutaj lakierem hybrydowym, tylko od razu żelem budującym w pięknym kolorze. Opiłowujesz i top. Dziękuję, do widzenia. Troszeczkę cieniujesz przy skórkach, żeby w ogóle prawie odrostu nie było widać. Jak sobie przyuważycie tutaj, to tu... Dobra, jest zblurowane to zdjęcie akurat, więc nie widzimy tego, ale żelem jak budujemy, to możemy troszeczkę przecieniować i później odrost jest naprawdę bardzo mało widoczny. Bo po pierwsze jest budowa i od razu top, rezygnujemy z dwóch warstw koloru, które też dość grubości nam nadają, a po drugie no jest leciutko transparentny ten kolor przy skórkach, więc przebija troszeczkę kolor paznokcia i przy odroście jest to ledwie widoczne później ten odrost. I to była taka prosta, fajna rzecz do zrobienia. Tak szło naprawić dużo i uszczęśliwić klientkę, a tu została zrobiona hybryda w kolorze, który totalnie moim zdaniem jest inny niż to, co chciała klientka. Więc chciałaś ładny, mleczno-różowy, naturalny, lekko skorygowany paznokieć, a dostałaś żółtawo-beżowy, kulfoniasty kształt. Nawet nie wiem, jaki to kształt. Bo to ani kwadrat, trapez. No przykro mi.